Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Historyków. Witają Was Piotr Łapiński oraz słowem Poloczek. W dzisiejszym odcinku odpoczniemy trochę od tematyki biblijnej, ale nie uciekniemy od tematu powstawania nowych bóstw i religii. Otóż będziemy się zajmować kwestią powstania pewnego lokalnego, partykularnego kultu w II wieku naszej ery, mechanizmami jak do tego doszło, a przynajmniej jak do tego miało dojść według opinii skrajnie krytycznego autora z owej epoki. Tym autorem będzie Lukian. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, warto wiedzieć coś o autorze źródła, na którym będziemy się opierać. Sławku, kim był Lukian z Samosaty? Lukian z Samosaty był urodzonym gdzieś między 115-125 rokiem naszej ery retorem, sofistą, a przede wszystkim satyrykiem i literatem pochodzącym z syryjskiej Samosaty. Dzisiaj tego starożytnego miasta już nie ma, bo zostało zalane podczas budowy tamy Ataturkę w latach osiemdziesiątych. W każdym razie Samosata była dawną stolicą królestwa Komageny, została włączona do Imperium Rzymskiego w 72 roku naszej ery i kilka dekad. Po tej aneksji urodził się tam pewien Syryjczyk i był to właśnie Lukian. On samo sobie pisze, że był syryjskiego pochodzenia i że nie pochodził z kręgów arystokratycznych, tylko bardziej z niższych kręgów społeczeństwa i że musiał dosyć mocno starać się, aby osiągnąć swój późniejszy status społeczny i zostać właśnie znanym i cenionym retorem i sofistą. Początkowo podobno miał dorabiać jako kamieniarz lub rzeźbiarz u swojego wujka po to, żeby móc w ogóle zarobić na studiowanie filozofii. Ostatecznie porzucił te studia i wykształcił się w kierunku retorycznym i jak się okazuje, został jednym z najbardziej wybitnych przedstawicieli w ogóle wielkiego nurtu intelektualnego w okresie pierwszych wieków naszej ery, tzw. drugiej sofistyki. Problem polega na tym, że my tak naprawdę nie do końca możemy ufać temu, co Lukian samo sobie pisze. Dlaczego nie możemy temu ufać? Ponieważ wszystko, co wiemy o Lukianie, pochodzi z jego własnych pism. Żaden inny autor współczesny nie rejestruje jego żywota. A że pisał w dosyć sposób charakterystyczny i był autorem pewnego gatunku, do którego jeszcze dojdziemy, rzeczywiście jego słowa o samym sobie należy traktować z rezerwą. Tu należy pamiętać, że Lukian miał dosyć dużą tendencję do auto autoironii. Do pewnego sarkazmu, nawet wobec siebie samego. Więc jeżeli on nazywa siebie Syryjczykiem bądź barbarzyńcą w mowie, ale z drugiej strony widzimy, że jego dialogi są napisane świetną Greką, to nie mamy do końca zaufania, czy powiedzmy takie prezentowanie siebie jako człowiek, który od zera stał się jednym z najlepszych stylistów epoki w języku greckim, czy to nie jest pewna forma właśnie zabiegu retorycznego, poza literacka. My widzimy, że on świetnie opanował literaturę grecką i został jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli nurtu tzw. drugiej sofistyki, czyli nurtu intelektualnego, nurtu literackiego, który w pierwszych wiekach naszej ery, w cesarstwie rzymskim postulował odnowę dialektu attyckiego, powrót do zainteresowań typowych dla klasycznej sofistyki, takiego doceniania, rehabilitacji dorobku klasycznej greckiej przeszłości. Obecnie nurt ten często. Pojmuje się jako wynik fascynacji Rzymian czy mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego tą dawną kulturą grecką i upodobaniem do tego, co jest dawne i co jest takie owiane patyną sławetności. I pewnie ma to jakiś związek z tak zwanymi cesarzami filhellenami, czyli miłośnikami kultury greckiej jak Neron Hadrian czy Mark Aureliusz. Ale nie wchodząc bardziej w temat drugiej sofistyki jako w temat osobny, należy zaznaczyć, że jedną z kolebek tego nurtu intelektualnego, który, no tak jak podkreślamy, postulował powrót do klasycznych greckich wzorców, poza Atenami czy Rzymem stały się w dużej mierze właśnie polej z y, Azji Mniejszej i częściowo tereny obecnej północnej Syrii, czyli na przykład Smerna, Laodycea, Efes, Milet Prusa w Bitynii. Czyli takie pogranicze Cesarstwa Rzymskiego w dużej mierze. Może nie pogranicze, bo dosyć mocno zintegrowane, ale bardziej z wcześniejszymi monarchiami hellenistycznymi, które potem uległy aneksji, tak? W sensie to były terytoria kulturowo greckie stare, ale nowe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w obrębie świata rzymskiego w pewien sposób, i trochę wygląda na to, że mieszkańcy tych terenów mieli pewne pretensje do tego, żeby pokazać, że ich kultura grecka jest powiedzmy czymś co najmniej dorównującym kulturze klasycznej Aten i na pewno przebijającej kulturę reprezentowaną przez Rzymian. I tu pojawia się pewna dyskusja, ponieważ Lukian samo sobie potrafi pisać. W sposób taki, który odebralibyśmy jako lekko pogardliwy, to znaczy, że jest Syryjczykiem, barbarzyńcą w mowie. I część uczonych brała to za dobrą monetę i zastanawiała się, czy przypadek Lukiana nie jest przypadkiem dobrym przykładem, jak wyglądała taka szybka hellenizacja warstw intelektualnych, w sensie od Syryjczyka z urodzenia, przez kogoś to błyskawicznie nauczył się Greki, polojalnego obywatela Cesarstwa Rzymskiego, ale niekoniecznie, ponieważ to może być zabieg retoryczny, uwarunkowany tym, że Lukian niejako odpiera argumenty swoich przeciwników, że może nie jest dobrym greckim sofistą właśnie dlatego, że jest Syryjczykiem z pochodzenia. A tych Syryjczyków traktowano trochę jako właśnie ludzi wtórnie schelenizowanych, czy wtórnie powiedzmy lojalnych wobec cesarstwa rzymskiego. Zasadniczo mówił: Nie szukajcie słomy w moich butach. Tutaj jest ta słoma, tutaj patrzcie, jest. Ale i tak jestem od Was lepszy. Tak w domyśle, jako efekt tego zabiegu. Wydaje się, że tak. Że te jego wszystkie wstawki, powiedzmy. O tym, że jestem tylko Syryjczykiem, miały na celu odpór powiedzmy takich starych środowisk retorycznych, które twierdziły: hm, ci ludzie z Azji Mniejszej czy z Syrii to co oni potrafią w Grece pisać. Tymczasem my widzimy nawet po języku i stylu dialogów Lukiana i innych jego utworów chociaż dialogi są chyba dla nas najważniejsze że on był wybitnym stylistą, biegle posługiwał się stylem atyckim. A więc, no, czymś innym niż mówiono na co dzień w Grece, w Azji Mniejszej. I widzimy, że on praktycznie stworzył pewne nowe gatunki literackie, tak? Sławku, powiedziałeś, że Lucian był retorem. Czym się taki retor zajmował? Retor zasadniczo zajmował się wygłaszaniem mów. To mogły być mowy typu prawniczego, poważne mowy, powiedzmy, w procesach, ale mogły być też mowy retoryczne, czyli mające charakter popisowy, za który płacono. Czyli był swego rodzaju stentaperem. Może nie sedan operem, tak? To był człowiek, którego pewnie można było wynająć jako poważnego adwokata w poważnym procesie, ale charakteryzowała się jego reklama tym, jak i innych sofistów i retorów tego okresu, że on potrafił wygłaszać. Bardzo kąśliwe wypowiedzi wobec swoich adversarzy. Tak, bardzo popisowe bym powiedział. To jest typowe dla stylu drugiej sofistyki i dla stylu retoryki tamtych czasów. Że, żeby się popisać w swoich umiejętnościach retorycznych, można było wygłosić na przykład mowę zupełnie poważną na zup zupełnie absurdalny temat. Tu przykładem jest jego pochwała muchy. To jest mały utwór, w którym sławi zalety muchy, no, ogólnie uważane jednak za, za szkodnika, za zwierzątko uciążliwe. tak? Inna sprawa, retorzy i sofiści potrafili na przemian wygłaszać popisowe mowy obrończe. Oskarżycielskie w tej samej wymyślonej, fikcyjnej sprawie. Czyli może jednak nie stand a amerykański prawnik? Szczerze mówiąc, bardziej przypomina mi to styl amerykańskiego prawnika. W każdym razie to była pewna metoda prezentacji siebie, z której, jak wiemy, Lukian utrzymywał się już w pewnym okresie na bieżąco. Tak, on nie został regularnym prawnikiem, on nie został regularnym filozofem. On się utrzymywała właśnie z takich mów popisowych i ze swojej biegłości retorycznej. Co jeszcze wiemy o Lukianie? Mianowicie, według tego co sam pisze w swoich pismach, miał sporo podróżować głównie po Azji Mniejszej, ale także po Grecji, Italii, a nawet terenach dzisiejszej Francji. Wygłaszając tam właśnie mowy retoryczne, na, na pewien czas osiadł w Atenach, gdzie powróciła jego smykałka do filozofii, zainteresowanie głównie związane z nurtem cynickim. Ostatnie lata życia miał spędzić w Egipcie, podobno jako naczelnik kancelarii przy namiestniku Egiptu. Była to wyjątkowo barwna postać. W każdym razie, jeżeli będziemy chcieli rozbierać na części jego to okaże się, że tak naprawdę o żadnym z tych elementów my nic pewnego nie wiemy. Gdzie skończył studia retoryczne i filozoficzne? Nie mamy pojęcia. To, że wybrał takie studia, to może być po prostu topiczny sposób przedstawienia wyboru swojej kariery. Prawdopodobnie studiował w jednym z ośrodków jońskich, typu Efes albo Smyrna, bowiem w swoim utworze podwójnie oskarżonym w rozdziale 27 personifikacja retoryki powiada, że przebywała z nim jako z młodym człowiekiem w Joni, gdzie uczyła Lukiana i czyniła z niego męża, i zawędrowali razem do Italii. Tam rzekomą podróż do Galii i tamtejszą działalność retoryczną wspomina również Lukian w swojej apologii w rozdziale 15. Czym zasłynął Lukian w takim razie? Lukian zasłynął oczywiście swoją działalnością literacką, to znaczy pod jego imieniem zachowało się tym prawie 80 utworów prozatorskich, a także kilka innych form literackich. Z tego co wiemy, nie wszystkie utwory jednak pochodzą od Lukiana, ale najbardziej znany jest z dialogów, to jest ponad 30 tytułów. I to dialogów głównie satyrycznych, powstałych w jego ateńskim okresie życia, w których w dużej części obśmiewał tendencje religijne, filozoficzne czy społeczne swojej epoki. I jeżeli chodzi o historyków literatury, to oni dosyć zasadnie twierdzą, że w zasadzie. Lukian wynalazł nawet nowy gatunek, to znaczy gatunek dialogu komicznego bądź dialogu satorycznego, który z jednej strony parodiował tradycyjny dialog sokratejski, ale z drugiej mocno inspirował się praktykami zawodowych retorów, którzy potrafili aranżować fikcyjne mowy sądowe za i przeciw, i które były inspirowane innymi gatunkami literackimi, takimi bardziej poważnymi, a które Lukian potrafił odwracać i przerabiać w sposób paradystyczny, przykład diatryba cynicka która potrafiła sprowadzać tematy do absurdu. Lukian nie tylko potrafił sprowadzać w diatrybie tematy do absurdu, ale potrafił to obracać, powiedzmy, w funkcję satyryczną. I w wielu z tych lukianowych dialogów można dostrzec na przykład typowo parodystyczne naśladowanie bardzo poważnych i dzieł, i gatunków. Na przykład jego sympozjon w zasadzie parodiuje, chociaż naśladuje pod względem stylu dzieła uczta. Platona i Xenofonta odnoszące się do, do Sokratesa, tylko że tak jak tamte dzieła miały charakter pewnej apologii Sokratesa, to Lukian, odwracając tę manierę, końśliwie krytykował całą filozofię spekulatywną. Inny jego dialog Hermotimus, czyli o szkołach filozoficznych, jest z kolei pozornie napisany w typie dialogu sokratycznego, trochę jak Protagoras Platona, tylko że Lukian, zamiast bronić jakiejś tezy filozoficznej, to w zasadzie znów dosyć wcięty sposób, Krytykuje wszystkie znane sobie szkoły filozoficzne. W dialogu Jak należy pisać historię, Lukian krytykuje współczesnych sobie historyków, przy okazji przedstawiając bardzo rozsądne uwagi dotyczące obiektywizmu czy jego braku w historiografii. Jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, uwagi o charakterze metodologicznym. Z kolei w dziele Historia Prawdziwa, Lukian ewidentnie paroduje styl powieści antycznych. Zwłaszcza tych, które opowiadały o dalekich i nieznanych krajach ich niezwykłościach, miejscami też paroduje gatunkowo Homera. Jak więc widać, w dialogach satyrycznych Lukiana istnieje bardzo duża rozpiętość gatunkowa i tematyczna, czy też dużo większa rozpiętość klasycznej gatunkowości, do której Lukian nawiązywał i którą odwracał na swój sposób. Musiał być po prostu piekielnie inteligentny i chciał pokazywać tą inteligencję, pokazując, że sprawdzi się w każdej możliwej formie, wykorzystując do tego znane sobie sztuczki retoryczne. Tak, bo to nie chodzi tylko o to, że powiedzmy coś można sparadiować, ale sparadiować inteligentnie, tak? Przerobić ucztę Platona na swoją manierę, tak, żeby jeszcze tam szpilkę włożyć Platonowi, to już trzeba jednak troszkę mieć animuszu. Co jednak najbardziej urzekło późniejszych czytelników twórczości Lukiana, co było takim tematem, po którym w momencie, kiedy ktoś mówił Lukian, jaka tematyka stawała wtedy przed oczyma? On był sławny z krytyki współczesnych sobie wyobrażeń praktyk religijnych, poglądów filozoficznych. Potrafił krytykować nawet te nurty filozoficzne, z którymi, jak sam się przyznaje, trochę sympatyzował, typu cynizm czy epikureizm. Ale jego satyra nie znała wyjątków nawet dla nich. I tak naprawdę ten element krytyczny zajmuje bardzo ważne miejsce w jego twórczości, a dla nas jest nieocenionym źródłem do poznania lokalnych fenomenów religijnych doby połowy II wieku, które inaczej byłyby dla nas znane bardzo słabo w ogóle albo nieuchwytnie. Innymi słowy, Lukian jest pewnym rejestratorem życia religijnego swoich czasów, nawet jeżeli robi to w sposób krytyczny. I tutaj takie przykłady. W dialogu, który dzisiaj będziemy omawiać, Aleksander albo Fałszywy Prorok opisuje on na swój sposób, sposób oczywiście prześmiewczy, powstanie wyroczni Boga Glykona w Abonnataikos w Azji Mniejszej. Przejdźmy do głównego dania dzisiejszego odcinka, czyli kultu Glykona opisanego przez Lukiana. Otóż Lukian w dialogu Aleksander albo Fałszywy Prorok, po grecku Pseudomantis, opisuje nam. Założenie nowego kultu, założenie nowej religii na terenach Paflagonii, na terenach dzisiejszej Turcji. Kim jest ten tytułowy Aleksander? Fałszywy prorok. Otóż to jest główny bohater tego dialogu, który miał wymyśleć i z premedytacją w zasadzie sprzedać ludziom pojawienie się i działalność nowego bóstwa. Lukian przedstawia Aleksandra jako szósta i szarlatana, który urodził się w paflagońskiej mieścinie i postanowił wzbogacić się wymyślając własny kult jakiegoś śmiesznego jego zdaniem bóstwa od samych podstaw i oszukując przy tym naiwnych ludzi sztuczkami, które preparował w założonej przez siebie wyroczni, przy czym ten kult niestety jego zdaniem rzeczywiście osiągnął sukces. Ciekawostka polega na tym, że zarówno funkcjonowanie tej wyroczni jak i rosnąca popularność samego kultu Boga Glykona jest nam rzeczywiście znana dosyć dobrze z innych źródeł niż dialog Lukiana, m.in. ze źródeł epigraficznych czy numizmatycznych. Mamy więc tak naprawdę rzadką okazję na konfrontację skrajnie nieprzychylnej i parodystycznej wizji powstania nowego kultu z rzeczywistą recepcją społeczną nowej religii. Jak Lukian przedstawia ten kult? Na początku trzeba zaznaczyć, że Lukian sam się przyznaje, że osobiście nie znosił Aleksandras Abonuteichos, gdyż ten tępił epikurejczyków, z którymi Lukian sympatyzował, w zasadzie więc trochę uczciwie zaznacza, że jego opis będzie skrajnie negatywny. Z drugiej strony nam się nie wydaje, by Lukian fałszował jakieś zasadnicze elementy kultu opisane przez siebie. Idąc wersją Lukiana, Aleksandras Abonuteichos początkowo miał być nikim. Miał być jakimś zwykłym paflagończykiem, a tu trzeba zaznaczyć, że mieszkańcy Paflagonii byli uważani troszkę za takich barbarzyńców w mowie i piśmie, no powiedzmy za taki lud prowincjonalny, tak? Gorzej wykształcony i to zdecydowanie z mniejszego środka. Tak, no sama Paflagonia była terenem dosyć górzystym i niedostępnym. No i mówiąc wprost, jej mieszkańców, wykształcone elity greckie uważały wprost za barbarzyńców i prostaków. Co zresztą zdaniem Lukiana miało tłumaczyć, dlaczego kult stworzony przez Aleksandra tak łatwo nabierał miejscowych. Lukian zaczyna nam od tego, że młodość Aleksandra polegała na tym, że chciał zarobić, więc się prostytuował. I tutaj cytat. Pacholenciem, będąc jeszcze bardzo urodziwym, jak wnosić można było z resztek piękności i słyszeć od ludzi, w uzdanej hołdowały rozpuście, i za pieniądze oddawał się każdemu, kto go tylko chciał. I tu pojawia się nowy element, ponieważ w trakcie tej działalności miał napotkać kogoś, kto de facto zmienił kolej jego życia. Przygarnął go do siebie w celach miłosnych pewien kuglarz, jeden z tych, co zapewniają, że magicznymi środkami i tajemniczymi zaklęciami potrafią zapewnić powodzenie w miłości przejednanie nieprzyjaciół, wydobycie ukrytych skarbów i otrzymanie bogatego spadku. Innymi słowy, jednym z jego klientów, jeżeli tak można to określić, miał być jakiś taki wędrowny mak, który specjalizował się w tym, że innym ludziom sprzedawał zaklęcia na różne rzeczy i miał nauczyć tego właśnie owego Aleksandra i Aleksander miał załapać ten biznes. Lukian dalej sugeruje, że ów kuglarz mak Miał mu pozostawić w Schedzie ten interes, tylko konkurencja była za duża, więc Aleksander nie mógł przebić się na miejscowym rynku. Spotkał więc innego człowieka, niejakiego Konnasa z Bizancjum. Razem mieli udać się gdzieś do Macedonii i wpadli tam na świetny pomysł, to znaczy, załóżmy własny kult i zostańmy jego prorokami. I co postanowili, to zrobili. W jaki sposób mieli założyć ten nowy kult? I tu znów cytat, następnie zastanawiali się nad tym, gdzie by rozpocząć te machinacje, od czego zacząć i jakich użyć sposobów. nas uważał Halcedon za punkt odpowiedni, jako miejsce handlowe na pograniczu tracji Bityni. Aleksander natomiast dawał pierwszeństwo swojej ojczyźnie, zaznaczając słusznie, że od zaczęcia i puszczenia w ruch takiego przedsięwzięcia trzeba bogaczy. I tłumanów wrażliwych na takie rzeczy, a takimi wedle niego są paflagonowie mieszkający powyżej Abonutejchos, ludzie przeważnie zabobonni a zamożni. Dalej, według Lukiana, owo spreparowanie nogo, nowego kultu miało wyglądać w ten sposób, że obaj panowie postanowili no, oszukać miejscowych paflagończyków, to znaczy spreparować objawienie. Najpierw mieli zakopać przy świątyni Apollona w Halcedonie brązowe tabliczki z zapowiedzią, że niebawem w Abonuteichos ukaże się nowe bóstwo, a potem w sposób spektakularny, publiczny nastąpiło odkrycie tych tabliczek, co spowodowało automatycznie entuzjazm mieszkańców Abonuteichos, którzy sami mieli zacząć budować świątynię ku czci nowego bóstwa, które miało się objawić. Następnie sam Aleksander po tym cudownym odkryciu zapowiedzi epifanii bóstwa Miał powrócić do Abonutejos, udając mędrca ogarniętego boskim szałem i prorokującego już na miejscu rychłe ukazanie się nowego boga. Według Lukiana, ów oszustw miał w tym celu pokryjomu rzucić korzeń mydlicy, który rzeczywiście no, powoduje toczenie pijany się z ust i bełkotanie. Potem miało dojść do spreparowania samego objawienia, to znaczy, Aleksander miał wziąć wydmuszkę z gęsiego jaja, włożyć do niej. Jakiegoś małego węża, zapieczętować tę wydmuszkę, zakopać w kałuży w fundamentach świątyni i następnego dnia na oczach ludzi cudownie odkryć to jajko i zainscenizować to, jak cudownie wykluwa się z tego mały wąż. A więc miał podłożyć wydmuszkę z wężem jako epifanie Boga Glykona. Lukjan sugeruje również. Zrobili sobie nasi bohaterowie już dawniej i sporządzili spód na głowę węża, trochę podobną do ludzkiej i tak ją po pomalowali, że wydawała się naturalna. Z pomocą włosienia końskiego otwierała się w niej i zamykała paszcza, z której wysuwał się tak jak u węża język czarny, dwoisty, również za pomocą włosia pociągany. Trzymał również Aleksander u siebie w domu i hodował owego węża spelli, który w stosownej chwili miał się ludziom pokazywać i pomagać w dziwacznych przedstawieniach, a raczej pierwszą z nich grać rolę. Innymi słowy, Lukian sugeruje nam, że Aleksander najpierw zainscenizował objawienie się nowego boga, podkładając małego węża do wydmuszki gęsiego jajka i wykupując tę wydmuszkę z błota, a potem sprowadził realnego, oswojonego węża, którego w ramach pokazów Pewnie w temenosie świątyni, czy też w swoim prywatnym, powiedzmy, pokoju, w miejscu zaciemnionym, trochę podbudowywał pewną kukiełką. W sensie wąż miał być realny, ale głowa tego węża, która miała nader ludzki wygląd, miała być już właśnie taką kukiełką poruszaną sznurkami, i że ludzie dali się na to nabrać. Mamy narodziny bóstwa. Mamy dosłownie narodziny bóstwa. Jeszcze podbudowane tym, że oto rodzi się u nas no, nowe wcielenia sklepiosa, tak? I to u nas w sensie w małej mieścinie to nie jest Rzym, to nie są Ateny. Jesteśmy z tego dumni. Skoro już e, przedsięwzięcie się rozpoczęło, w jaki sposób zaczęto czerpać z niego zyski? Zaczęto czerpać zyski, po pierwsze z ruchu pielgrzymkowego, gdyż powiedzmy ta wiadomość o epifanii nowego bóstwa. W Abonu Teichos miała rzeczywiście przyciągnąć masę ludzi, więc był ruch pielgrzymkowy. Po drugie, Lukian nam pisze, że Aleksander zaczął rozsyłać swoich uczniów i do Pontu, i do Rzymu po różnych terenach cesarstwa rzymskiego, po to, żeby po pierwsze głosili o tym, że doszło do nowego objawienia, nowego bóstwa. Po drugie, po to, żeby werbowali nowych wyznawców, po trzecie, i to jest dla nas istotne, po to, żeby pokazywali dalej zapisane wierszem wyrocznie. Działalność więc miała przynosić zyski, mimo że była oparta na oszustwie, tak. Sam Aleksander, według Lukiana, miał ponadto uzdrawiać chorych i wskrzeszać zmarłych, a działanie Glikona miało także leczyć bezpłodność. Oczywiście za to wszystko pobierał opłaty. Według Lukiana tak. Dalej mamy na Lukiana, która sugeruje, że ten kult zaczął osiągać popularność na najwyższych możliwych szczeblach. W roczni miał się radzić namiestnik Kapadocji, Severianus przed swoją wyprawą przeciw partom. Wróżba była pomyślna czy niepomyślna? A wróżba była pomyślna. Lukian jednak szydzi, że mimo pomyślnej wróżby ów Sewerianus poniósł klęsę. Z dzieła Lukiana dowiadujemy się również, że wyznawcą boga Glykona w samym Rzymie stał się konsul Rutilianus, który około 161 roku, jak wiemy skąd inąd, objął namiestnictwo w Azji i miał osobiście konsultować się z owym prorokiem, a w końcu wydać mu za żonę swoją córkę, która miała stać się samą inkarnacją bogini Selene, Czyli bogini księżyca. Czyli bogini księżyca, tak, która zakochała się w Endymionie, więc tu pewnie Aleksander miał odgrywać rolę Endymiona. Wreszcie Lukian nam mówi, że Aleksander... Dobił się tak wysoko, że miał udzielać swoich wieszcz, prat nawet samemu cesarzowi Markowi Aureliuszowi. Mając dzięki znaczeniu, jakiego Lutilianus zażywał, łatwy przystęp do pałacu i dworu, posyła tam, że gdy wojna w Germanii na dobre już rozgorzała, a boski Marek zmagał się z Markomanami i Kwadami wyrocznie. Wyrocznia ta nakazywała wrzucić do Dunaju dwa duże lwy, mnogie wonności i wspaniałe ofiary. I to jest podparte samym tekstem wierszowanej wyroczni. Stało się jak rozkazał, ale lwy przepłynęły na brzeg nieprzyjacielski, a barbarzyńcy sądząc, że to są jakieś obcokrajowe psy lub wilki zatłukli je kijami. Niedługo potem spadła na naszych, owa ogromna klęska, w której dwadzieścia niemal tysięcy ludzi zaraz zginęło. Innymi słowy, nawet jak doradził Markowi Aureliuszowi i Marek Aureliusz miał w to uwierzyć, Miał wrzucić telwy do Dunaju, co już samo w sobie wydaje się abstrakcją, ale nie jest czymś niemożliwym w warunkach rzymskich. I nawet jak się okazało, że no akurat ten element kampanii militarnej zawiódł, to Aleksander i tak według Lukiana miał się nie przyznać do winy, tylko obrócić kota ogonem, stwierdzając, że prawdopodobnie klęska wynikła z tego, że telwy zdołały dopłynąć, a powinny były utonąć. Analiza wsteczna zawsze skuteczna. No i po tym epizodzie Lukian dalej nam pisze, że w zasadzie kariera Aleksandra szła w najlepsze, ale byli pewni przeciwnicy. Głównie Epikurejczycy, którzy byli sceptykami i którzy na przykład spowodowali, że w Amastris w Azji Mniejszej nie wierzono w wyrocznie Aleksandra. Ale Aleksander, zdaniem Lukiana, miał bardzo ostro reagować przeciwko Epikurejczykom i też, co ciekawe, przeciwko chrześcijanom. To znaczy, ilekroć pojawiały się wątpliwości. To Aleksander z Abonuteichos miał zwoływać swoich wiernych i robić taką atmosferę tumultu, mówiąc, że tam precz z epikurejczykami, precz z bezbożnikami, precz z chrześcijanami. Wychodzi więc na to, że te epikurejczycy i chrześcijanie i sam Lukian byli największymi wrogami Aleksandra. I koniec dialogu jest mniej więcej taki, że Lukian sam próbował zdemaskować Aleksandra z Abonutaichos, na przykład podrzucając zapieczętowany wyrocznie, tak żeby nie dało się ich otworzyć, bo wcześniej mamy sugestie, że ów Aleksander otwierał zapieczętowany wyrocznie i pieczętował je ponownie, więc znał pytania, mógł podać odpowiedzi. Sławku, przybliż w ogóle mechanizm. Wierny przechodził do Aleksandra z zapieczętowanym pytaniem, na które to pytanie Miał dotykać, macać, w jakiś sposób badać je bez czytania. Dokładnie tak. Wierny miał wchodzić tam do tego adytonu, widzieć tego węża grykona, który jakoś tam przemawia niby ludzkim głosem i zostawiać swoje zapieczętowane pytanie. I powiedzmy kolejnego dnia za jakąś opłatą otrzymywać swoje zapieczętowane pytanie z odpowiedzią na to pytanie, a Luka sugeruje, że po prostu te listy były otwierane. I pieczętowane ponownie. I pieczętowane ponownie. Lukian z kolei, trochę też robiąc taką autoprezentację, twierdzi, że on opracował taką metodę, że jego zapieczętowanych listów nie dało się otworzyć. I rezultat miał być taki, że na zadawane przez Lukiana pytania dostawał zupełnie nietrafne odpowiedzi, zupełnie niezwiązane z tematem. Podobnych podrywek obmyśliłem na nie mało. Na przykład postawiłem jedno pytanie, a na tabliczce napisałem według zwyczaju dla tego i tego. Tu podałem jakieś zmyślone nazwisko. Wyroczni osiem. I posłałem osiem drachm i co tam jeszcze nadto przypadło. Aleksander w błąd wprowadzony przesłanką należytą, a także owym napisem na karcie posłał mi na jedno pytanie, a opiewało ono, kiedy przyłapię Aleksandra na jego kuglarstwie, osiem odpowiedzi, jak to mówią ni w pięć, ni w dziesięć nierozumnych i niezrozumiałych jedna w drugą. Finalnie dialog Lukiana kończy się tym, że Lukian miał go praktycznie zdemaskować, umiejętnie podkładając pytania do wyroczni, których nie dało się przeczytać wcześniej. I miał nawet no, przyjść z kilkoma żołnierzami, żeby zaaresztować Aleksandra, ale jednak zrobił się taki tumult, że i Lukiana i tych żołnierzy pogoniono, musieli się salwować ucieczką. Aleksander i jego poplecznicy dali dbali na jego życie. Suma summarum ta wyrocznia funkcjonowała dalej. I że naiwniacy nabierali się tak jak wcześniej, tak? W sensie Lukian nam mówi, ja go zdemaskowałem, ludzie to widzieli, ale nie uwierzyli w to zdemaskowanie. Chociaż w dialogu Lukiana pojawia się sugestia, że po śmierci Aleksandra ta wyrocznie zanikła. Czyli widzimy, że ta opinia jest skrajnie nieprzychylna. Ale jako historycy, źródło z jednej strony, chcemy konfrontować z innymi, żeby dojść do prawdy. Jak to wygląda w tym przypadku? I to jest ciekawa sprawa, ponieważ my tu musimy bardzo mocno wyważyć pomiędzy właśnie retoryką i satyrą, która jest ewidentnie widoczna w tekście Lukiana, a elementami, które Lukian rzeczywiście oddaje jako realne elementy tego kultu. Co możemy powiedzieć? Po pierwsze, istnienie samej wyroczni i powstanie około połowy II wieku jest bardzo dobrze poświadczone przez źródła zewnętrzne, tu nie mamy wątpliwości. W praktyce zapewne wyrocznia w abun nie różniła się od innych ówcześnie działających wyroczni na terenie cesarstwa. Jeśli chodzi o postaci pojawiające się na łamach dialogu Lukiana, to są to postaci dobrze znane i dobrze spójne z chronologią, z realiami tej epoki. To znaczy, Lukian przywołuje takie postaci jak namiestnika Azji, Publiusza Mummiusza, Sisenę Rutilianusa czy marka Sadutiusa Severianusa konsula sufekta i namiestnika Kapadocji zaangażowanego w wojnę partyjską i my wiemy, że te postaci rzeczywiście wtedy żyły i pełniły takie funkcje. Wiemy ponadto, że Sewerianus istotnie wyruszył w ramach wojen partyjskich na wyprawę wojskową na tereny ówczesnej Armenii i po nieudanej próbie oblężenia Alegei, gdzie rozproszone jego oddziały no popełnił samobójstwo w 160 lub 161 roku naszej ery. Więc to szyderstwa Lukiana, że Aleksandros Abonutajchos mu wywró wywróżył powodze, a jednak była klęska, widać, że chyba odnosi się do rzeczywistości. Ponadto Lukian powołuje się na postać Lolianusa Avitusa, który był legatem augustowym Pontu i Bityni w 159 roku, więc takie szczegółowe postaci, których nie byłoby sensu wymyślać, zgadzają się idealnie. Zgadza się reszta tła historycznego, to znaczy okres, o którym mówimy, to jest okres, gdy Rzym toczy de facto wojnę na dwóch frontach. Po pierwsze jest to front partyjski, stąd te kampanie wschodnie. Po drugie jest to front dunajski, wojny markomańskie, Marka Aureliusza. I my wiemy z innych źródeł, że Marek Aureliusz podczas wypraw nad naddunajskich, podczas wojen markomańskich przeciw Kwadom i Germanom, rzeczywiście potrafił radzić się jakichś wieszczków, tak? Kasiusz Dion nam podaje, że miał przy sobie wieszczka egipskiego źródło chrześcijańskie, jakim jest Eusebiusz Cezarei, twierdzi, że chrześcijanie w legionie Marka Aureliusza również modlili się za jego zwycięstwo, więc ten element również nie jest nieprawdopodobny, tak? To, że Marek Aurelius mógł się zgodzić na to, żeby jakiś wieszczek z Abonuteichos również posłużył mu wyrocznią i nawet zdecydować się na taki krok, jak topienie lwów w Dunaju, wydaje się spójnym być z tym, co wiemy o tej epoce i z tymi realiami. Ba, zgadza się nawet taki szczegół, jak te szyderstwa Lukiana, które kieruje wobec mieszkańców Paflagonii, określając ich jako, no właśnie, ludzi prostych, prostaków, nie przymierzając ludzi naiwnych. Otóż, jeżeli spojrzymy do Strabona, to my widzimy, że mieszkańcy tego regionu, Paflagonii w Azji Mniejszej, Rzeczywiście, mieli jeszcze w czasach Strabona posługiwać się jakimś zupełnie odrębnym językiem indoeuropejskim, który nie był regularną Greką. Być może to powodowało, że istniała taka opinia rzeczywiście, że ci Paflagończycy to nie są w pełni, powiedzmy, wykształceni ludzie. Ludzie cywilizacji to nie są Hellenoi. Więc które elementy z tego dialogu są czystymi złośliwościami i nie możemy ich brać za dobrą monetę? Przede wszystkim opowieści o młodzieńczych latach Aleksandras Abonuteichos i tej całej opowieści o prostytuowaniu się, niewłaściwym prowadzeniu, ponieważ z jednej strony widzimy, że zarzut takiego niewłaściwego prowadzenia się męskiej prostytucji był standardowym zarzutem w jakichkolwiek polemikach antycznych. Jeżeli chciało się komuś przyłożyć, to przykładało mu się tym, że ma pochodzenie niskie i że w przeszłości, żeby zarobić, musiał zarabiać no, w taki, a nie inny sposób. Tymczasem my widzimy, nawet po samym tekście Lukiana, że Aleksander ewidentnie nie był postacią znikąd. To znaczy, sam Lukian przyznaje, że miał być uczniem Apoloniosa Stiany. A Apoloniosie Stiany kiedyś mówiłem na kanale Fundacji Panteon, odsyłam do tego materiału. Otóż Apolonius Stiany miał być założycielem osobnej szkoły filozoficznej. Miał być reformatorem religijnym bardzo słynnym, którego kult rozkwitał, zwłaszcza w czasach Sewerów. I skoro Lukian sam potwierdza, że Aleksander był uczniem Apolloniosa, to świadczy o tym, że był to pewien element w pewnym łańcuchu uczeń-mistrz, uczeń-mistrz. Tak jak widzimy, że Aleksander z z zdaniem Lukiana, miał mieć swoich uczniów, on sam był uczniem innego nauczyciela. Innymi słowy, możemy podejrzewać, że to była jakaś większa szkoła, która rozkwitała w Azji Mniejszej. Aiga leży na terenach obecnej Turcji, obecnej Azji mniejszej. Więc opowieści o magiku wydają się mocno przesadzone. To prawda. Przy czym należy zauważyć, że Lukian zdaje sobie sprawę z obecności Apollonios Astiany, tylko jego również uważa za szarlatana i oszusta, tak? Jeżeli spojrzymy na kult Glykona, na wyrocznie, na postać Aleksandras Abonuteichos jako na część szerszej, szkoły, powiedzmy, filozoficzno-religijnej, to to coraz bardziej nam się składa w pewną całość. Poza tym, że Aleksander z Abontajos miał być uczniem Apoloniosa Stiany i miał również kształcić swoich uczniów, gdzie już widzimy, że to było takie następstwo, że mistrz kształci szereg swoich uczniów, a kolejny uczeń kształci swoich, ale pewnie wszyscy pozostają w jednej tradycji, że obie postaci są bardzo mocno związane z kultem Asklepiosa. I bardzo podobne są również kompetencje obu tych sanktuariów. A sanktuarium w Aigai, które poświęcone było Apolloniosowi, mistrzowi Aleksandra, było sanktuarium związanym z Apollonem i związanym również z uzdrawianiem ludzi. Podobnie ta wyrocznia Glykona miała być skierowana przede wszystkim właśnie na uzdrawianie, plus na leczenie z bezpłodności, więc podobne są kulty: Apollon i Asklepios. Podobne są kompetencje obu sanktuariów nastawione na cudowne uzdrawianie. Poza tym kult Glykona nie był w realiach w antyku takim fałszerstwem ad hoc, tylko chyba jednak szerszym elementem kultu związanego z postacią bóstwa uzdrowiciela. Więc yy, Aleksander musiał być do pewnego stopnia kontynuatorem myśli Apoloniosa Astiany. Praktyki kultowe związane z uzdrawianiem nie były czymś wyjątkowym. Tak naprawdę były dosyć popularne w cesarstwie rzymskim w różnych formach, na przykład w formie inkubacji, głównie właśnie z sanktuariami związanymi z takimi bóstwami jak Asklepios czy, czy Apollon, więc były częścią szerszego uniwersum tych praktyk religijnych. A sam Glykon i jego wężowa postać? W optyce Lukiana Bóg Glykon wyglądał w ten sposób, tutaj cytat. Nieraz, jak wspominałem poprzednio, pokazywał tym, którzy sobie tego życzyli, owego węża, ale nie całego. Wystawiał głównie ogon i resztę ciała, łeb zaś ukrywał za nadrzu, tak, iż go nie można było zobaczyć. Aby tłum w jeszcze większe wprawić zdumienie, obiecał przedstawić tego Boga także mówiącego i bez pomocy proroka wyrocznie głoszącego. W tym celu połączył ze sobą bez trudu kilka gardzieli żurawich, wetknął je w ową głowę sporządzoną zupełnie na podobieństwo ludzkiej i przy pomocy kogoś innego, znajdującego się poza ścianą, odpowiadał na pytania w ten sposób, że głos wychodził z owego płóciennego asklepiosa. Innymi słowy, według Lukiana, Bóg Glykon miał być żywym wężem z dorobioną, szmacianą głową ludzką, poruszaną za pomocą sznurków, która w jakiś sposób wygłaszała przepowiednie. I z jednej strony widzimy, że zarzut, że powiedzmy, takie praktyki były preparowanie jakichś mówiących postaci posągów, spotykamy też w apologetyce chrześcijańskiej, tak? Na przykład u Hipolita z Rzymu, który no, zgadza się z faktem, że w niektórych sanktuariach są postaci, które się poruszają, które wydają się mówić, ale za tym wszystkim stoi mechanizm. Z drugiej strony My mamy dosyć dobrze zachowaną ikonografię owego boga i widzimy, że on rzeczywiście wyglądał w ten sposób. To był wąż z głową, która miała bardzo antropomorficzny charakter taki pyszczek, który jest prawie ludzki i dosyć bujnymi włosami sięgającymi no nie powiem, że do ramion bo wąż nie ma ramion a w niektórych wersjach również z brodą. I on z naszej perspektywy może wydawać się śmieszny, może wydawać się śmieszny z perspektywy Lukiana i może być interpretowany jako szmaciana kukiełka. Tyle tylko, że ten wąż też nie został wymyślony od zera. Zwróćmy uwagę na to, że Lukian kilka razy zaznacza, że Aleksander z Abonuteichos miał sprowadzić swojego węża gdzieś z Macedonii i my wiemy, że w Macedonii rzeczywiście gdzieś pewnie od IV wieku przed naszą erą albo i wcześniej istniały kulty, które obejmowały postać węża i najpewniej w jakiś sposób były one związane z płodnością co łączyłoby się świetnie z przekazem Lukiana, że Glykon miał leczyć między innymi bezpłodność. Zwróćmy uwagę na przykład na tradycję o narodzinach Aleksandra Wielkiego, który miał być tak synem Boga de facto synem Zeusa. W tej tradycji my mamy stwierdzone, że do Olimpia matki Aleksandra no, Bóg przybył pod postacią węża, również w romansie Aleksandrze, gdzie tym razem ojcem jest egipski faraon Psametych, bo tu chodzi z kolei o ukazanie ciągłości władzy faraońskiej, władzy Aleksandra, również postacią, która zapładnia matkę Aleksandra Wielkiego, jest wąż. Także w przekazach o Spartakusie, który pochodził z Tracji, jest na stwierdzenie, że jego ukochana była jakąś wieszczką, i że gdy sprowadzano z do Rzymu, to tam się jakiś wielki wąż miał owijać. Widzimy więc, że w Macedonii jakieś te wężowe kulty istotnie były i nie były to kulty całkiem neutralne, bo postać węża została skojarzona nawet z mitem o narodzinach Aleksandra Wielkiego. Po drugie, kult Asklepiosa, o którym wspominaliśmy. Jak wiemy, atrybutem Asklepiosa był wąż, ale nie tylko atrybutem. W samym Rzymie sam Asklepios czony był wręcz pod postacią węża. I to też jest dosyć mocny związek rzeczywistości z pewną narracją literacką, którą prezentuje nam Lukian, ponieważ dla czytelnika grecko-rzymskiego ten wąż budził oczywiste skojarzenie i z Asklepiosem, i z Aleksandrem Wielkim. Imię Aleksandras A. Ontajcha te też się zgadza z Aleksandrem Wielkim. Więc to, co dla nas może wydawać się elementem zabawnym, nawet sposób przedstawienia tego bóstwa, był zupełnie serio traktowany i miał dużo szerszą i dużo starszą tradycję, zarówno gdzieś tam sięgającą Macedonii, jak i kultu Boga Uzdrowiciela, co jest spójne z funkcjonowaniem, z charakterem funkcjonowania tej wyroczni. Czy mamy jakieś źródła o ciągłości kultu? W materiałach archeologicznych. Tak, i tutaj szczerze mówiąc archeologia bardzo dobrze nam pomaga w interpretacji tego dialogu, ponieważ Lukian pisze na przykład, że na polecenie cesarza dzięki popularności wyrocznik Lekona przemianowano nawet nazwę miejscowości Abonuteichos na Ionopolis, tak, miasto Jonów. I szczerze mówiąc, my tę informację mamy potwierdzoną przez monety. Tak? To będzie pewien przykład. Istnieje brązowa moneta z czasów Aleksandra Severa, to 222-235 naszej ery, która po pierwsze nosi legendę Jonopolis, czyli poświadcza nam zmianę nazwy miejscowości. Po drugie, co ciekawe, my widzimy na jej przedstawieniu wizerunek kobiety w długich szatach, w oku której okręca się wąż. Co znów nam przypomina przekaz Lukiana o tym, jak miało wyglądać to leczenie w Abunutajchus. Lukian podaje nam także w ramach tego, że Aleksander miał rozsyłać po innych rejonach cesarstwa swoich wysłańców wraz z wierszowanymi konkretnymi wyroczniami wyrocznie o następujących słowach Długowłosy foibos, czyli Apollon rozproszy chmurę plagi. To jest o tyle ciekawe, że to ma dwa konteksty, to znaczy na początku lat 62 wieku cesarstwo zaczyna pustoszyć tak zwana... Plaga albo zaraza Antoninów, która ciągnie się i pustoszy cesarstwo praktycznie do początku lat 80. I po pierwsze, tu mamy ten uzdrowicielski charakter kultu Glykona. Po drugie, mamy wprost wyrocznie podawaną przez Lukiana, która ma się odnosić do zarazy. Innymi słowy, ludzie, którzy mieli tak jak amulet używać tych słów wyroczni do odgonienia zarazy, chyba robili właśnie to w tym celu, żeby przegnać plagę. A więc samą. Lokalizację kultu Klikona. Sam początek tego kultu można lokalizować w kontekście lęku przed nadchodzącą zarazą, która wtedy już zaczynała pustoszyć cesarstwo, ale co jest bardziej istotne, dokładnie ten sam wers mamy poświadczony również w inskrypcji odkrytej w Antiochii, czyli stolicy prowincji Syrii a także na pewnym prywatnym amulecie z wizerunkiem węża znalezionym w Londynie. Więc tak naprawdę zarówno ta inskrypcja antiocheńska, jak i to znalezisko z Londynu, które podają praktycznie w tym samym brzmieniu tę formułę, powiedzmy wyroczniczy, formułę apotropaicznej, bo tak należałoby to określić, poświadczają, że Istotnie ten element był faktyczny i wiązał się z lękiem przed nadchodzącą plagą, przed którą Apollon za pośrednictwem swojego Asklepiosa, swojego syna i za pośrednictwem Glykona, który był wcieleniem tego Asklepiosa, czy jego nową inkarnacją, miał po prostu chronić ludzi. Lukian sugeruje, że kult Glykona skończył się wraz z śmiercią Aleksandra. Czy to też jest prawdziwym elementem? Wydaje się, że nie, ponieważ tu nam wchodzi w grę numizmatyka. To znaczy, widzimy, że już od końca czasów panowania Antoninusa Piusa, który zmarł w 161, praktycznie gdzieś do połowy III wieku, ewidentnie emitowane były monety z wizerunkiem Boga Glykona. Mamy jeszcze takie monety pochodzące z czasów Karakali czy Filipa Araba. Chociaż więc Lukian sugeruje, że kult Glykona miał jakoś szybko wygasnąć po śmierci Aleksandra, czyli. Około 170-175 roku to numizmatyka wskazuje na zupełnie inny rozwój sytuacji. Kult Glikona cieszył się popularnością co najmniej do połowy III wieku. Niektórzy badacze, specjaliści od numizmatyki sugerują wręcz, że być może rzeczywiście na początku osłabł, ale w pewnym sensie musiał przeżywać drugi szczyt popularności gdzieś w czasach panowania dynastii Sewerów. Co ciekawe, jeżeli nie ograniczymy się tylko do numizmatyki, zwrócimy uwagę na inne artefakty, to się okaże, że na przykład małe statuatki boga Glykona znamy z Aten, z warstw archeologicznych związanych z najazdem gockim z 267 roku. Druga połowa III wieku w Atenach ten kult był. Może kult prywatny, nieoficjalny, ale jednak istniał. Pojawia się ogromne pytanie, czy istniał również później. Tego nie wiemy na 100% ale mamy pewną bardzo istotną przesłankę, to znaczy na początku lat 60. XX wieku w Tomi dzisiejszej Konstancy w Rumunii odnaleziono depozyt figurek i przedmiotów liturgicznych zakopanych w dole gdzieś w IV wieku. Podejrzewa się, to jest chyba najbardziej prawdopodobna teoria, że były to przedmioty służące w lokalnym kulcie publicznym, zdeponowane, bo one były wyraźnie z pewnym szacunkiem pochowane, nie wyrzucone gdzieś na śmietnik, no z obawy powiedzmy przed chrześcijanami, tak? Chrześcijaństwo wchodziło, kult pogański się skończył, ale coś trzeba było zrobić z tymi sakra, które się czciło wcześniej, więc je tam zakopano między innymi prawdopodobnie posąg bogini opiekunki miasta i również mniej więcej 60 cm w swojej wysokości posąg Boga Glykona w swojej właśnie niby śmiesznej postaci, czyli węża z taką. Prawie ludzką twarzą, skępką włosów itd., i on przetrwał w świetnym stanie, został nawet upamiętniony ów Stomi na jednej z serii znaczków pocztowych wydanych w Rumunii. Więc to znalezisko Stomi byłoby pewną przesłanką, że być może jeszcze gdzieś w IV wieku ten kult był praktykowany. Druga kwestia: to znaczy, numizmatycy przyjrzeli się zasięgowi monet z przedstawieniem Glikona. Tu musimy pamiętać o jednej rzeczy, to znaczy nie wszędzie, gdzie dany Bóg był czczony, był wybijany na monetach. Na monetach wybijane było to bóstwo, z którym był związany dany ośrodek lokalny, ponieważ Bóg wybity na monecie był boskim gwarantem tej emisji. I okazuje się, że jeżeli chodzi o rozrzut geograficzny monet takich, powiedzmy, lokalnych, oficjalnych z glikonem, to obejmują one takie stanowiska jak Germanikopolis na terenach Bityni, czyli Azja Mniejsza, Nikomedię, Pergamon, czyli praktycznie duże tereny Azji Mniejszej współczesnej Turcji, ewidentnie tam, w kilku ośrodkach, w kilku polech, ten kult musiał mieć charakter potwierdzony administracyjnie. Podsumowując, o ile widzimy, że na terenach obecnej Turcji Azji mniejszej, ten kult w co najmniej kilku ośrodkach do III wieku był mocny i chyba usankcjonowany przez lokalne władze, o tyle po tym rozproszeniu znalezisk drobnych, które sięgają tak naprawdę od Syrii, od Eufratu poprzez tereny naddunajskie aż po dzisiejszy Londyn, widzimy, że kult o charakterze prywatnym miał jeszcze szersze ogólnocesarskie znaczenie. A czy w materiałach epigraficznych znajdziemy poświadczenie glikona? Znajdziemy. Chociaż jest to materiał bardzo ograniczony, bo znamy zaledwie kilka inskrypcji, które wprost się odnoszą do tego kultu, to jednak istotne jest to, że wnoszą one nam kilka nowych elementów, których nie poznalibyśmy z narracji Lukiana, ani nawet z numizmatyki. Ale przyjrzyjmy się temu materiałowi. Po pierwsze, mamy dwie inskrypcje z Apulum. Apulum to tereny dawnej dacji, dzisiejsza Alba Julia na terenie Rumunii. I mamy tam dwie inskrypcje klasyfikowane jako CIL, Korpus Inskrypcji Łacińskich 3021 i 1022, które pochodzą z obozu wojskowego i które są po prostu dedykacjami także Glykonowi Dedykuje to z jednej strony jaki Onezas, z drugiej Teodotus. I taki uczony, Guido Miliorati, który zajmował się analizą epigraficzną tych inskrypcji, doszedł do wniosku, że po pierwsze są to dwie osoby obcego pochodzenia. One noszą greckie imiona, a sam typ inskrypcji wskazuje na to, że oni byli wyzwoleńcami, czyli jakoś tam niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni, którzy służyli w obozie wojskowym na terenach dzisiejszej Rumunii i prawdopodobnie Glikonowi wystawili te dwie inskrypcje jako podzięki za swoje wyzwolenie, ale umówmy się, te. dwie Inskrypcje wnoszą nam tyle, że poświadczają nam popularność kultu glykona na terenach naddunajskich. Dużo ważniejsza jest jednak inskrypcja CIL 38238, znaleziona na terenach starożytnej Górnej Mezji, a dzisiejszego Skopie, która zawiera bardzo ciekawą inskrypcję. To znaczy, czytamy tam taką dedykację Jowiszowi i Junonie Draconi et czyli wężowi i, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, wężycy, i Aleksandrowi wystawił epitynachus. E, co nam to poświadcza? No, poświadcza nam to dedykację dla par bóstw. Po pierwsze mamy Jowisza i Junonę Minerwę, czyli powiedzmy klasyczne bóstwa w panteonie rzymskim, ale po drugie mamy właśnie smoka i smoczysę, czy węża i wężysę, co ewidentnie musi się odnosić do Glykona i co ciekawe, no kim jest ta wężyssa? że tak pozwolę sobie na neologizm, no musi to być boska małżonka owego węża, czyli Glykona. Wszyscy bogowie szukali swojej żony. Odsyłamy do materiału o Jachwę, który szukał pierwszego materiału na naszym kanale. I w tym kontekście Aleksander, który pojawia się jako ostatni, no to musi być Aleksander z Abonuteichos, co świadczy nam o tym, że również postać Aleksandra z Abonuteichos Dostąpiła jakieś deifikacji. tak? On też był wymieniany w tej inskrypcji tak jako bóstwo. Co ciekawe, fakt takiego kultu poświadcza nam również chrześcijański autor Atenagoras z Aten, który w swojej prośbie za chrześcijanami pisze, że na rynku, na Agorze w miejscowości Palium w Azji Mniejszej, postawiono dwa pomniki, które stały jeszcze w jego czasach. To znaczy, pomnik poświęcony Aleksandrowi z Abonu i Peregrinosowi Sparion. Co ciekawe, Peregrinos Sparion to drugi antybohater innego dialogu Lukiana. Innymi słowy, epigrafika nam dowodzi kultu boskiego postaci Aleksandra i tego, że Grytoń czczą wraz z małżonką. Następnie mamy inskrypcje związane z wyrocznią Apollona w Klaros w Azji Mniejszej. Jedna z tych inskrypcji odnosi się do mieszkańców lidyjskiej Cezarei. Została ona odnaleziona w 1888 roku. Chodzi o konsultację z wyrocznią Apollona w Klaros, która odnosi się do tego, w jaki sposób zażegnać zarazy. Przy czym prawdopodobnie znów chodzi o tę plagę antoniniańską, która rozpoczęła się w latach 60. i została ewidentnie przyciągnięta ze wschodu gdzieś tam, jako pokłosie wojen partyjskich. A mianowicie Apollon z Klaros odpowiada mieszkańcom owej Cezarei. Że należy wystawić posąg Apollona Sotera. Sotera, czyli zbawcy, ale co ciekawe, jego fundatorem ma być kapłan o imieniu Miletus, syn Glykona z Paflagonii. Kapłan Apollona Sotera, Apollona zbawcy. I tu pojawia się pytanie, czy kapłan o imieniu Miletus, tak jak to miasto w Azimniejszej Milet, który miał być synem Glykona, czy chodziło o to, że jego ojciec był kapłanem, który przybrał imię na cześć Boga Glykona? czy też sam kapłan Miletus miał uważać za syna Glykona, kolejnego syna Bożego. Nie potrafimy na to odpowiedzieć. Ale kluczem jest to, że znowu ta konsultacja z wyrocznią Apollona Sklaros poświadcza nam to, o czym mówiliśmy. Kult Glykona ewidentnie związany był z tym, jak rozprzestrzeniała się zaraza Antoninianów. Wydaje się więc, że epigrafika Wskazuje na to, że kult Glykona, chociaż najbardziej popularny i najbardziej oficjalnie przyklepany był na terenach Azji Mniejszej, co zresztą doskonale zgadza się z przekazem Lukiana. Miał też dużą popularność i na terenach naddunajskich, i chyba też na terenach nadeufratejskich. I że jego powstawanie w nowych ośrodkach chyba związane było z tym, że Bóg Glykon miał zapobiegać pladze, która się wtedy szerzyła. Ale taki wniosek ogólny, który możemy wysunąć z całej tej dyskusji jest moim zdaniem następujący, to znaczy nawet mimo szyderczego czy pamfleciarskiego charakteru pisma Lukiana zaskakująco dużo szczegółów kultu Glykona funkcjonowania tej wyroczni znajduje bardzo dobre potwierdzenie w źródłach zewnętrznych, głównie w źródłach numizmatycznych i epigraficznych. A więc Lukian chociaż szydzi, to wcale nie zmyśla szczegółów kultu, tylko celowo ukazuje w krzywym zwierciadle i celowo wykrzywia ich realną naturę, tak żeby wyszło to na niekorzyść jego adwersarza. Dziękuję Ci Sławku za tą bardzo pouczającą rozmowę. Powiem szczerze, że że studiowałem historię Kiana w ogóle nie znałem zupełnie ominął mnie, ominął mnie na zajęciach. Samo poznanie postaci i tego jego stylu było dla mnie bardzo interesujące. Mam nadzieję, że również Państwu się ten materiał spodobał. My dziękujemy za uwagę. Ja zachęcam również do lektury dialogów Lukiana z Samosaty. To jest naprawdę bardzo aktualna i wartościowa do dzisiaj lektura. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. A my zachęcamy jeszcze do polubienia materiału, subskrypcji naszego kanału, a także wsparcia nas w serwisie BaykaFi, do którego link pojawia się teraz na ekranie. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.